Jeżeli mamy prostokąt o podstawie długości B i wysokości o długości H, to wiadomo, jak obliczyć pole jego powierzchni. Pole powierzchni to długość podstawy razy wysokość. To tak dla przypomnienia, bo ten wzór na pewno znacie. Po prostu mnożymy podstawę razy wysokość. Spójrzmy teraz na równoległobok. W tym równoległoboku podstawa też ma długość B, a wysokość tak samo H. Kiedy mówimy o wysokości, to nie jest to długość tego boku ani tego, tylko jest to odległość od jednej podstawy do drugiej, zmierzona pod kątem prostym. Wysokość jest prostopadła do podstaw. Dla takiego równoległoboku, kiedy znamy jego podstawę i wysokość, jak obliczyć pole jego powierzchni? Na pierwszy rzut oka, może nie jest to tak oczywiste jak w przypadku prostokąta, ale możemy wykonać pewną manipulację graficzną, która według mnie jest bardzo pomocna. Odetniemy kawałek powierzchni równoległoboku z jego lewej strony, dokładnie mówiąc, odetniemy ten trójkąt i przykleimy go z prawej strony równoległoboku. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Odcinamy ten kawałek, to jest ciągle ten sam równoległobok, nie zmieniamy pola jego powierzchni, przesuwamy tylko jedną jego część w inne miejsce, w to miejsce. I co się teraz stało? Teraz nasz równoległobok wygląda tak samo jak prostokąt. Przez przesunięcie jego części z lewej strony na prawą zbudowaliśmy z równoległoboku prostokąt. Obydwie te figury mają to samo pole powierzchni. Pole powierzchni tego równoległoboku, albo tego co tutaj wcześniej było równoległobokiem, po przesunięciu tego lewego kawałka na prawą stronę, pole jego powierzchni też jest równe podstawa razy wysokość. Pole powierzchni równoległoboku to również podstawa razy wysokość. Ta figura różni się tylko przesuniętym kawałkiem. Nie zmieniło to pola jej powierzchni. Wróćmy do równoległoboku. Jeżeli w równoległoboku znamy podstawę i wysokość, to pole powierzchni równoległoboku równa się podstawa razy wysokość. Wzory na pole powierzchni tych dwóch figur są identyczne.